Co sądzisz o techniku programiście, bo się na niego wybieram? Spoko. Brzmi git. Ja żałuję, że nie miałem nikogo w swoim otoczeniu, kto by mnie na etapie już technikum, ale nawet studiów, kto by się razem ze mną jarał programowaniem i ten. Dużo fajnych rzeczy można zrobić. Programowanie to jest jedyna rzecz, gdzie nawet na technikum możesz robić, w technikum jeszcze w szkole tej średniej możesz robić użyteczne rzeczy. Warwick to nie jest postać dla nobów. Ostatnio grałem Aatroxem, to mówili, że Aatrox jest dla nobów. Aatrox jest dla nobów. Warwick nie. Warwick to jest skillowy champion. Nie mam pojęcia, kiedy będzie Samira. Samira będzie, jak zrobię 15-0 Warwickiem. Kurwa! Jak? Nie, oni tu nie mieli wizji. Co on robi? Oni tu naprawdę nie mieli wizji. Oni po prostu wbiegli tu. Jak troll? To nie jest troll. To nie jest troll. Kto tak gra? Nie patrzcie, to mu się nawet nie opłaciło. Obroniłem Blue. On stracił honor. Jego kobieta już nie będzie go szanowała. Sam się nie będzie szanował. O, asysta! To nie jest prawdziwe, no nie dostałem, ale... Ej, to jest w ogóle dla mnie Turbo War. Ej, patrzcie, patrzcie to, patrzcie to. Nowy Noxie. Nie zintuję tego bardziej niż to było konieczne. Ta pierwsza śmierć to nie jest nawet int. To nie jest nawet int. Ale teraz rozwalam gościa. On tu jest, nie? Nie wiedziałem, że ma ten. Ignite'a. Pięknie. Dobra, zostawię to tutaj. A nie, dobra, te mele miniony wepchnę, nie? A teraz to już mogę wszystkie. Okej, dobra, dobra, jest git. Great success. Bardzo mocno wygrywam. Ej, chyba kupię Kala. Czuję, że to jest taka linia, że ja tutaj będę dużo killi i dużo minionów. Rozwalasz gościa? Ej, ale gość miał Ignite'a! To było nie fair. Teraz jest fair, jak ja mam barierę. Jest ona?
Dobra, nie wiem, gdzie ona zniknęła. Szóstkę ma przede mną, nie? Mówiłem, że ją rozwalam. Mówiłem. Jednego plate'a zgarnę. Jest mała szansa, że będę musiał ultować, żeby uciekać. Okay. No i co ty robisz? Dobrze. Mam ulta, mam barierę. I co ważniejsze... Pickaxe czy? Nie, Vampiric, Vampiric Scepter. I co ważniejsze, mam golda dużo, chciałem powiedzieć. Ślepy nawalony. Ślepy nie mógł nic zrobić, no niepotrzebnie on nawet wlatywał. Skręca mnie farbienie, weź, nic mi nawet nie mów. Nawet nic mi nie mów. Bo non stop, chcę jak najszybciej pushować. W sensie, czasami nawet nie jest źle, jak gubi się miniony, żeby wepchnąć szybciej, żeby przeciwnik tracił, nie? To robisz tylko taki... uczciwy wysiłek. Żeby zgarnąć co się da. Ale ważniejsze jest to, żeby przeciwnik stracił i golda, i expa, nie? Ale dużo strasznie minionów gubię. Teraz jest trochę lepiej. Ej, to mi się podoba. Dostaję speeda. Za darmo. Dobrze. Co tam? Miniony gubisz. Imo Ghost lepszy niż Flash? Możliwe. O, gubisz miniony. Dobra, ona musi się teraz wracać. Nie jest dla mnie zagrożeniem. Dużo minionów straci. Nawet nie muszę jej zabijać. Super. Ej, to jest naprawdę ekstra. To jest super dla mnie sytuacja. Myślę, że dużo ludzi to się fiksuje na takich rzeczach, że o nie, gość mi uciekł na lowku. Ale to naprawdę nie ma znaczenia, bo nie straciłem ważnych resursów. A on, patrzcie, ile traci expa. Czy nie masz problemu z maną bez grania ringa na start? Trochę mam. Nawet nie wiedziałem, że grają ringi, ale nie wiedziałem, żeby w ogóle ten... Jak patrzyłem na UGG, tam nie widziałem ringów. Może to jest jakaś sekretna meta takich lepszych Warwick playerów. Ma tu wizję? Resztka warda była. No i patrzcie, jeszcze chwila. I mam ulta. Zastanawiam się, czy mógłbym nawet teraz już zaczynać z nią walkę. Jeśli nam idzie. Nice. Nieważne. Nie potrzebuję ulta. Co piję? Wodę. Ostatnio przerzucam się, żeby właśnie pić więcej wody. I sobie na streamach robię. I potem ludzie się śmieją ze mnie, że mam jakieś wielkie naczynia. Ale chcę je po prostu jak najwięcej. Pić.
I to, bo zawsze, zawsze większość płynów, jakie ja piję, to jest kawa. Herbata, yerba. Dobra, chyba się cofnę. O, Lisin na bocie. Dobra. Recall i mam botrka. Ciekawe, czy on będzie pushował. Niekoniecznie, on nie wie, czy ja nie ten. Czy ja nie stoję tam. Czy nie kampię. Czy chodzę na siłownię? Chodzę. Żeby widzowie już mi nie wchodzili na streama i nie mówili: o, dawno cię nie widziałem, ale się roztyłeś. Ja od zeszłego roku, od lipca, piję praktycznie ciągle tylko wodę. No, ja jestem ciekaw, jak to wpływa na zdrowie. Tak się czasami zastanawiam, bo herbatki na przykład są ok. Ale prawdopodobnie w odpowiedniej ilości. To ile piję. Nawet właśnie takiej zdrowej rzeczy można przesadzić łatwo, nie? Z ilością. No dobra, ej! Może coś ciekawego zrobimy. Okej, stun. Myślałem, że przynajmniej jeszcze dwa ataki i wcisnę. Ona już jest gotowa na dive'a. Pytanie, czy próbujemy. Będzie miał gość Ignite'a. Chyba i tak próbuję. Co oni na midzie mają? Jest to Kali. Zostawać? Ej, zostaje. Wow, ten heal jest porąbany. Czekaj, co to było? Czy ja to... O, zdarzyła się recallnąć za późno! O nie, dobra. Myślałem, że mnie zmyliło. Że... Okej, dobra. Po prostu to była linia, faktycznie ona tu stała. Ale udało jej się cofnąć. Ej, próbujemy teraz tego buildu. Co idzie się do Nashora? Idę Nashora drugiego? Nashor... Static? Ej, czy ja idę Ginso? Ej, mam ochotę pójść Ginso. Czy trenujesz split, czy full body workout? Raczej trenuję już splity. Czasami zdarza mi się zrobić jakiś tydzień full body workout. Dobra, lecę on hity. Lol. I to wszystko bez żadnej kawy. Widzicie, widzowie? Woda. Pijcie wodę. Pamiętajcie o nawodnieniu. Dobra, niech tutaj trochę rozbije się tej fali. Dwóch fal jeszcze potrzebuję i mam Kala wyfarmionego też.
Chyba to uwierzę, spuszuję. Bardzo bym nie chciał zginąć zanim nie dofarmię Kala. To jest jeden minion dosłownie. Dobra. Jak dla mnie to jest powrót. Teraz to już jest powrót. Nie mam ulta, mam masę golda do wydania. Nie mam na całego naszora, ale to nic. Ej, a co jakbym pierwszego Krakena poszedł? Chyba Merkury. Nie potrzebuję armorów, bo Riven nie robi mi aż tak dużo. Więc już się mogę szykować na Akali i mogę się szykować na CC-ki. Ona chyba jest martwa? Nie przeszkadza mi zgarnięty frag jak coś. Pytanie, czy powinienem od razu pomagać tutaj. Lee Sin nie żyje, więc... A Akali była na dole, tak? Bo tak. Echo mogę zostawić. I teraz jeśli spuszuję, to więcej oni stracą po prostu. Niż jakbym stał z Echo, nie? Właśnie zastanawiam się, zawsze mogę, ale chyba zrobię tego Krakena. Chcę zobaczyć jak najszybciej, jak to wygląda, jak na ulcie uruchamiasz Krakena. To musi być dobre. Zobaczymy co ona. Lee Sin jest tu, jest naprawdę daleko. Serio? Pięknie. Proszę zacznij max E teraz, bo się nie opłaca więcej niż 3 punkty w W dawać, tak? Znaczy, przede wszystkim to wydaje mi się, że jak dominujesz grę, a ja teraz trochę dominuję, to wtedy W jest lepsze, nie? Można też zrobić argument w inną stronę, że ta redukcja jest bardzo pomocna. Na razie jeszcze dam. W tej grze będę pakował te punkty w... Jest jeszcze jedna rzecz, nad którą się zastanawiam trochę. Jaki mityk? Bo jak, nawet jak idę damage, mogę pójść i tak Yaksho. Chodźmy, R masz na szarż nakłada tylko... Ja wiem ile on hitów nakłada R-kę jak coś. Nie musi więcej nakładać. 3 wystarczą. O. O nie. O nie. Nie mam ulta. O fuck, tu leciał ten. Nawet nie zauważyłem. Mam ulta. Jeszcze zaczekam. Nie, dobra, nie czekam. To mogłoby być niezręczne trochę. Withstand, Yaksho i Death's Dance. Na pewno będę wtedy bardzo tanki, ale właśnie Papaj dobrze mówi też, że chciałem robić Ginso. Pójdę Ginso. Mogę tego żałować później, bo będę strasznie miękki. Ale i tak idę full Ginso. Full Ginso. Ginso i full on hity. To będę miał tutaj tak. Mam Krakena. Witsend Nashor.
Chyba tak. Złapię. O kurwa, nie mam ulta. Ej, byłem pewny, że mam ulta. I tak pewnie siebie... czułem się pewnie siebie. Myślę, dobra, easy. Ciśniemy ich. Co wy myślicie o tym, żeby składać każdego itemu po trochu? To mi się wydaje recepta na sukces. No z tego będzie Witcent. A do Ginsa jeszcze nic nie mam. No mam pickaxa w sensie, ale tutaj 1200 nie nazbieram. Witcent? Dobra, ej, może zaczekam te 20 sekund po prostu. Skoro robisz Ginsa, możesz zrobić Titanic i to trzeci hit, nałożyć podwójny proc z Titanica. Titanic nie wydaje mi się aż tak dobry, jak nie idziesz więcej HP. Ja będę miał tylko Titanica, więc okej, okay, mogę robić obszarowy damage. Ale ten obszarowy damage będzie tyci, nie? Jakże lepsze tutaj? Jak coś, zgadzam się. Prawdopodobnie jakże jest lepsze. Na 90%. Nie róbcie tego w domu. Riven jest tam. Trochę się barwało naszej drużynie. Ale to nic. To nic. Bo teraz tak. Pierwszą osobą, która się recalluje, jest Aphelios. Riven będzie sporo później. Jesteś Aphelios'em. Myślisz sobie... Przecież mnie nie zdejwuje. Fuck, za szybko puszuje. On to nie zdąży przejść. Akalis w ogóle sobie dobrze radzi u nich. Ona ma 5-1. Dobra, postawmy tutaj Warda, zobaczymy. To może sprawdzać Aphelios. Może dalej puszować. Drake dopiero za minutę. Przebiegnę się tędy na wypadek, gdyby tutaj... Nie ma tu Aphelios'a. Co się tutaj dzieje? Tu jest Riven? Dobra, odultuję. Sam tu jestem. Jak ona ma blisko Akali, to Akali może mnie... Niestety może mnie złączotować. Mój build nie pomaga. Tędy nie uciekniesz, sorry. Ej, ale już mam na całe Ginso. Tak, studiuję informatykę. W sensie już... W sumie już nie. Już się uwolniłem. Trzaskam sobie takie teraz kursiki na Kurserze. Z rzeczy, które w sumie umiem, ale żeby mieć certyfikaty. Całkiem spoko jest z platformą ta Kursera. Jak ktoś chce jakieś certyfikaty, to polecam. Z tego, że ma umiejętności. Dobra. Ciekawe, czy tam Akali dalej się kręci. Okej, kręci się. Czy te studia są w ogóle opłacalne? Nie. Studia to jest straszna strata czasu. Straszna strata czasu. Ale możesz zawsze robić inne rzeczy też w tym samym momencie, nie? Nie opłaca się tylko studiować. Ale studiować
Ja niestety nie znalazłem na uczelni swojej, nie załapałem jakiegoś kontaktu z ludźmi, co by mieli pasję jakąś do IT, ale jak znajdziesz takich ludzi, to jest worth it, nawet jak sama uczelnia jest useless. No i masz jakikolwiek papier, nie? No to kojarzę. Miałem takiego ziomeczka na uczelni. Ajbek. Bardzo... z Kazachstanu. Fajnie mi się z nim gadało. Śmieszny taki. I lubiłem, jak mieliśmy zajęcia, jakieś testy. I on widzę, że widzi listę pytań i tak łapie się za głowę i tak kurwa. Zawsze mi to poprawiało humor. Zawsze mogłem liczyć na to, że jak zobaczę pytania, to powie kurwa. Okay. Następnym razem może Riven. Mówię ci, następnym razem się uda. Następnym razem, Warwick. Następnym razem się uda. Jeden hit off. O, ale akurat. Może będę miał 100 golda. Nie pamiętam, jaki jest teraz przerost. On rośnie z czasem. Teraz jest ponad 2 golda na sekundę. Większość studiów w Polsce to jest żart, niestety. Mam wrażenie, że... okej. Okay. Pewnie, myślę, że w wielu miejscach, nie? Studia generalnie mają słabe value. Bo musisz utrzymywać tą nie tylko ludzi, którzy są produktywni w tym systemie. Większość ludzi w systemie uniwersyteckim jest bezproduktywna. Darmo zjady. Dobra, jeszcze chwilę zaczekam. O! O! Dobrze. Dobra, ej, ja polecę na bota. Uciekł mi ostatnio. Uraził moje ego. Nie. Ty się wracasz? Patrz, jaka wieża z bounty. Wow. Nie zostawię jej tak. Widzowie. To nie zrobiło na nim wrażenia. To na szczęście grasz w gry na żywo, więc bezproduktywny nie jesteś. Mi nikt nie musi płacić. W sensie, możecie, ale nie musicie, więc to porównanie nie ma sensu. Wiesz, ja mógłbym sobie siedzieć na dupie i nic nie robić. To równie dobrze, to właśnie to wtedy, czy porównywałbyś mnie do uczelni? To więcej mówi o uczelni niż o mnie. Siemo. Niezręcznie, bo za późno wbiegłem tam i nie odciąłem tego Lee Sina. To komplement, nie porównanie. Nie brzmi jak komplement. Czy zdarzają ci się dni, że czujesz się, jakbyś był oderwany od rzeczywistości? W sensie, nie wiem, czy mówisz dosłownie o odrealnieniu, bo jest ten taki efekt psychologiczny. Miałem kilka razy odrealnienie, także ci się wydaje, jakbyś sterował bardziej postacią jakąś niż jakbyś żył życie swoje. Zwykle tak mam, jak gram w ligę długo. Dlaczego pytasz? Nie wiem, jak ona... czy ona rzucała tu wardy?
No biedna jest. No powiem wam, że ona tak naprawdę nie ma wielu rzeczy, co jakie mogłaby tutaj zrobić na to. Ta gra to jest trochę gnębienie Riven. To jest trochę gnębienie Riven. Ile z moich fragów to są fragi na Riven? Poddali. Ale nie jest źle, nie jest źle. Tym barwolem to opłaca się splitować, widzisz, że sporo siedzisz na sidelane'ach. Niby nikt cię solo nie wywali poza Akali, ale z drugiej strony nie macie w teamfightach. Wiesz co? Warwick wydaje mi się, że jeden z powodów, dla których Warwick nie jest aż tak dobry, jest to, że on ma nawet ten split push, ma trochę niezręczny. Bo nie masz dobrego pushu. Chyba, że złożysz Tiamata, wtedy jest trochę lepiej, nie? Ale generalnie, jak wolno pushujesz, to wiadomo, że trochę gorszy jest wtedy ten. Ale w 1v1 z kolei jesteś świetny. Warwick nie jest raczej postacią pod teamfighty, nie oszukujmy się. Więc pod tym względem wydaje mi się, że lepiej, żebym był na sidelane'ie, tak, że nikt mnie nie może wysolować.